tak wysoko. Co tam widzi prawe oko? Teraz na dół. Ziut! Niziutko! Lewe oczko patrzy krótko. Skupmy jeszcze uszka oba. Tak zaczyna się przygoda. O, dzień dobry. Smoczyście, cieszę się, że znowu ze mną jesteś. Zobacz, co chcę ci pokazać. Smok Henio zamachał skrzydełkami i zawisł w powietrzu nad makietą, która przedstawia plan wzgórza Wawelskiego. Oj, jak fajnie byłoby potrafić latać tak jak Smok Henio, prawda? A teraz posłuchajmy go, bo chyba chce coś wyjaśnić. Wiesz, co to jest makieta? Zobacz. Makieta pokazuje coś, co w rzeczywistości jest dużo, dużo, dużo większe. Ta makieta pokazuje właśnie to wszystko, co możesz zobaczyć, wędrując po wzgórzu Wawelskim. Zobacz, tu mamy katedrę wawelską. I to w rzeczywistości jest o tu. To gdzie by się tu dzisiaj wybrać? Zobacz, Smok Henio zawisł nieruchomo w powietrzu. Zawsze tak robi, kiedy się nad czymś namyśla. Smoczyście, już wiem. Polecę w stronę katedry wawelskiej. Chcesz polecieć tam ze mną? Cieszę się. W tym celu przyda nam się smoczysty wyskolot. To bardzo przydatna umiejętność, kiedy chce się ze smoczą energią rozpocząć wyprawę. Każdy z nas ma takie swoje przydatne, wyjątkowe umiejętności. Ty też takie na pewno masz. Umiejętności są smoczyste, bo jeśli ich się nie ma, to zawsze można spróbować je zdobyć. Wstań teraz i razem zrobimy smoczysty wysokolot. Zobacz, jak Smok Henio wykonuje swój smoczysty wysokolot. Najpierw przykucnął, niziutko na swoich smoczych nóżkach. Potem podniósł wysoko do góry swoje smocze łapki, a na koniec odbił się jak sprężyna i powrunął wysoko, wysoko w górę. I słychać przy tym rymowankę. Hen do góry tak wysoko! Co tam widzi prawe oko? Teraz na dół ziut, niziutko. Lewe oczko patrzy krótko. Skupmy jeszcze uszka oba. Tak zaczyna się przygoda. I wysokolot. Musisz wiedzieć, że Henio, który wykonuje smoczysty wysokolot, to Henio, który właśnie rozpoczyna swoją wyprawę. Zatem zrób wysokolot i kontynuujmy wyprawę razem. Smoczyste pa 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 i do zobaczenia. Pamiętaj, żeby ćwiczyć nową umiejętność. Nasz smoczysty wysokolot. A może nauczysz tej umiejętności kogoś innego? Życzę ci smoczystej zabawy wysokoloty. Pa, pa!